Witam wszystkich z tej strony. Hello. Siema. A to jest vlog, na którym jestem ja. Jestem ja. Jestem ja. I są oni. Brakuje nam tutaj ich tego lekarza nadzorującego. Ale w niedzielę nie pracują. No i vlog jest poświęcony temu, że byliśmy dzisiaj na zlocie w Sosnowcu, gdzie było... Mogę powiedzieć, że gdzieś indziej, w Sosnowcu. Obok. No i byliśmy tam zaproszeni od Dengera. Cicho. Mówisz, gdzie byliśmy, a powiedz może, gdzie jesteśmy, co? Jesteśmy u Krzysia w domu. Jesteśmy u Krzysia. Tego. W domu. Mam zdjęcie, które jakbym wam pokazał, to byście... przestali mi się. Są u mnie chłopaki w domu, jeszcze tam Aneta poszła, nie wiem czemu w sumie, ale poszła. Można się popawić z psem. No, chłopaki przyjechali tu po zlocie, na zlocie byliśmy obok Mysłowicz. Przyjechaliśmy, bo spajki były ładne, muszę się nabrać. Akurat był kurczak na drugie danie, więc... Na pierwsze też kurczak. I... Na deser kurczak. Tylko w posypce. I byliśmy na tym zlocie starych samochodów. By było. Tak było pysznie. Takie kiełbasy w pierdzielili. Kiełbasa, no. Był tam sobie Danger i wujek Bohun. Spotkaliśmy Bohuna. Tak. Wręczyliśmy mu fajny prezent. Mamy całej ekipy. Tak. Mamy z nim zdjęcia, będą pewnie ukazane. Jedno już jest z nami wszystkimi na Instagramie. Tak, ja też rzucę na Facebooka. I na Facebooka. Wstawię. Lecimy na Instagramie. A co? A wstawię. A co? Kto mi zabrał? No. Także... Nawet mamy zdjęcie z Genderem. No, z Genderem mamy zdjęcie. I co? Zlot ogólnie bardzo fajny, udany. Bardzo nam się podobało. Dla nas, dla Gendera nie, bo nie. On latał cały czas. Ją... Tam z powrotem, on po prostu przyszedł po nas, mówi: chłopaki, ja muszę iść, bo muszę tam ogarnąć. No. Przyszedł, mówi: ja zaraz, już. Nie, już idę. Ten zespół szybkich nóg. RNS-a miał. Przy okazji daliśmy mu koszulkę, gdzie podpisał się Duszek, podpisałem się ja, podpisał się wujek Bohun, podpisał się wujek Spajki. Podpisał się wujek Krzysiek. Wujek Krzysiek Ślązok i podpisała się Aneta i podpisała się... Pani fotograf. Nie, nie napisała. Pani fotograf. Pani fotograf. Tak. Chcieliśmy jeszcze jakichś przychodniów zahaczyć, żeby też się podpisali, bo jak już się wszyscy podpisali. Wszyscy, nie? Ale nikt nie chciał. Równouprawnienia. No, także wręczyliśmy mu tą koszulkę, taką ładną, pyszną koszulkę z ekipy BHZ. Możecie ją kupić oczywiście. No, wiadomo. I tak na zapisie kasy. Linki będą po opisie. Nie ma się czym dzielić. Tam wiesz, jakie tam są progi, żeby wypłacalności? To jest chore. Musiałby sprzedać chyba z 500 koszulek. No daj spokój. No widzicie, więc musicie kupić 500 koszulek? No. Żebyśmy zarobili. No co, to może już. No może. To może się teraz, nawet teraz widzów. Teraz macie 3 sekundy na kupienie koszulki. Ale no, dobra, 3, jak bierzemy uwagę twoich widzów, to faktycznie musieliby mieć po półtorej. Ale u ciebie wystarczy, że i no ta 1000 kupi. Ty masz 22 tysiące prawie. No, 1100. Ja nie wiem, ja z matmy jestem słaby. No, w ogóle jesteś słaby. Wszystkiego jesteś słaby. No, i uwaga, uwaga, jeszcze, co ważniejsze, daliśmy wujkowi Bohunowi. To już mówiłem. Nie? Mówiłeś o złotych laczkach? No. Ty psychopaty, czemu ja tego usłyszałem? No mówię, głuchy. Daliśmy mu taki pieniek drewna, takiej wielkości. Taki ładny. No. Taki ważył z 10 kg. Nie, ważył tak z 2 kg. Danger go przygotował. No, ale taki tak, Danger go przygotował. Na tym była tabliczka z napisem, że dla wujka od ekipy BHZ. No i dwa takie fajne laczki złote były. Dwa złote laczki tak do góry dasz. Takie zobaczycie, zobaczycie, to myślemy u wujka Bohuna. No, zrobił ktoś temu zdjęcie w ogóle? Ja tak, robię. Ale mi słabo wyszło, bo było nierozjaśnione. To rozjaśnię sobie to w tym. W gimpie. No ale nieważne, on to powiemy mu, raczej w gimnazjum. Mówiliśmy mu, żeby zrobił z tego odcinek o całego zlotu. I trzymamy go tutaj za słowo. Tak, a jak nie, to przyjedzie. Jak nie, to wiemy, gdzie mieszka. Także wujek, trzymaj się tam mebli. No. A nie postawi z tym. Bo my tak się tutaj hihi haha, a ruskich przybywa. Do sedna. Vlog jest poświęcony temu, że wbiliście te 300 subskrypcji na moim kanale. Wiadomo, ale wiadomo, że to już jest pewien limit. Tak? Ale w ciągu miesiąca to się skończy całego. Co prawda zakładałem sobie, że to będzie do końca wakacji, a to było tydzień, półtorej po wakacjach, także bardzo fajnie.
Zostaw twojego psa. Dobra, to ci potem dam rolkę. No i co? No i bardzo wam za to dziękuję. Bardzo fajnie mi się z wami jakby współpracować. Macie, on ma tam zapałek rzeczy. Bo to taka współpraca jak z wami jest. Dziękuję całej ekipie Alokowi, bo to w sumie dzięki niemu się to wszystko zajęło. Całej ekipie, czyli Alokowi. Ale no, ty jesteś takim jakby szefem, nie? Tego założycielem. Może Duszek będzie szefem. Dzięki niemu zacząłem w sumie grać, dołączyłem do niego do ekipy. Pamiętasz, że nie, to dzięki Biedronce, którą bijałem. Pamiętasz, że to było w lutym jakoś. Musiałem spalić. Napisałem do niego. I wtedy w Biedronce właśnie były farmy. Mijaliśmy ją. No i co? No i tak się zaczęła moja kariera z farmingiem, a potem w wakacje wpadłem na pomysł, a co by było, gdybym zaczął nagrywać. No i tak właśnie dla was powstały te wszystkie filmiki. Właśnie YouTube się skończył. No. I taka mała zapowiedź, jest nowy harmonogram na październik i jest nowa seria, tak jak głosowaliście. Będzie sezon z Mańkiem. Nie patrzcie tak na mnie. Który właśnie tworzy polski sezon. Na polskich maszynach, na polskiej mapie. Myślę, że sezon się uda, co prawda są małe problemy techniczne, jak to zawsze. Maniek teraz... Maniek tam teraz składa na te ESie mody, tam jest komputer jakby co. I... A tam jest Krzysia w pięciu. Maniek się odezwa. Dobra, dalej no. No i co, no i... czekajcie na pierwsze publikacje. Pierwsza publikacja będzie bodajże... Kiedyś to. W pierwszym tygodniu października się postaramy to ogarnąć, żeby to było. Jutro. No jeszcze jest 27, no to gdzieś tak 7 albo 8 października to chyba mam zaplanowane. To drugi tydzień synek. No właśnie. No ale ten pierwszy to jest pół. Kłamiesz? No. Kłamiesz widzów? Żywe oczy? No i co? Niestety nie zrobiliśmy leśnego vloga, bo Krzysiu tu nigdzie lasu. Lasu ma? Chcieliśmy zrobić w samochodzie. Dookoła zamiast lasu są sosnowce. Chcieliśmy zrobić w samochodzie vloga, no ale no jakoś tak. Za blisko mieszka. Fotorelacje, raczej fotorelacje. No zrobię wam taki filmik, taki postrzegany. Ja też, a ja będę miał ładniejsze zdjęcia, bo mam robione przez panią fotografię. Która jest podpisana. Ale się dowiemy. Poczekajcie, zadzwonimy do Denchera, zapytamy się. Jedyne co wiem, to że chłopak ode mnie Przemek. No, no też trzeba go skasować. No. No bo nie. No, a może to oglądać? Krzysiu. Jeszcze cię przyjedzie i cię zamorduje. No nie. No. A ja ujawniam się tak, pokazuję swoją ścianę. Ujawniam się, jesteś homo? Co z fajki, że może ty się przysuń? O! No, także taki zlepek z tego, co tam było, będziecie mieli na kanale. Nie będzie. Podsumowując, byliśmy na zlocie, spotkaliśmy wujka Bohuna, Gendera, będzie nowy harmonogram. Będzie kanał jego dalej się rozwijał, Spajkiego też. No oczywiście. Też tam nie ma rozwoju w ogóle, ale będzie się rozwijał. Bo mnie też będzie nowy harmonogram, który już robię. I od października też będzie obowiązywał oczywiście. Czyli w tym tygodniu. Czyli tak jak obiecywałem, od października będzie nowy harmonogram. Tak? No i co, mam zdjęcie Aloka prezesa, jak to ładnie leży. Na ja mam zdjęcie twoje. Lepsze. Aż mi słabo. No. Ja już tyle mam do zadania, więcej nic nie będę mówił, także ja idę zaraz do statywu i wam pokażę jeszcze jego pokój, jak on wygląda. Sobie obejrzycie. Tam jest taki mały Krzysiu. Ja wam pokażę. To jest jego stanowisko pracy, chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, tak. Że tam teraz gdzieś kieruje. Mikrofon za 4 zł, ludzie! Za 4 zł. Ja kupiłem za 180. Tylko tyle miał i tyle... O, tam są jakieś zlepki z zapałek. O nich mówiłem. O, jakie wielkie ty, Kościu! Miesiąc to pewnie robi. Nie no, 2-3 tygodnie. Sam to robisz? Mhm. Nie, no. Mama pomogła. Konkretne, nie? Co? Ile pudełek zapałek na to poszło? Zaraz ci powiem. Dwa. 86. Stać cię było na to? Właśnie. Ej, też sobie podę sklejał, a ty do kartek sklejasz, czy? Czy zapałka do zapałki? I właśnie piłka spadła. No właśnie. On jest hokeistą. No. Proszę bardzo. Ma piłkę, o. No. A na to poszło, nie wiem, bo się ta kartka zgubiła. No to robię tak, że po prostu z takich grubych tekturek, takich gdzieś, rysuję sobie na nich, co ma być. Potem zaginam i w jednym miejscu, wiadomo, kleję wikolem. To się stygnie, a tu jest taka mata, nie wiem, pamiętacie, Champions League, takie coś. No, to są te. No i to są na te karty, nie? No ja po prostu to miałem, leżało, wykorzystałem.
No i potem na to tak jak komuś się podoba, tak się to przykleja, nie? No dobra, skończę. Dobra, a tutaj jego kolekcja. Proszę bardzo, poczekajcie. Która jest najważniejsza. O, proszę bardzo, jaka kolekcja autek, wszystkiego co to ma. A to i tak by wszystko, bo reszta po twarzy świeci. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej! Na razie. Hejo. Na razie.